jakby trenowka w moich kubkach. THC w e-bookach, makijaż na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytrynówka w moich kubkach. THC w e-bookach, bo kolor na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytrynówka w moich kubkach. THC w e-bookach, papis na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytrynówka w moich kubkach. THC w e-bookach, Maremo na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytryną w moich kubkach. THC w e-bookach, Indus na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytrynówka w moich kubkach. THC w e-bookach, Undefeated na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra, cytrynówka w moich kubkach. THC w e-bookach, Uzi na koszulkach. Ja zostaję tu do jutra. Siemano, mamy dzisiaj do prezentacji Neopolanda T7 270 Blue Power z skrzynią Electro Command. Zaczniemy od tego, od tej perspektywy, że z zewnątrz obciążnik 1100 kg, TUS, co jeszcze, zbiornik paliwa AdBlue, do zbiornika paliwa wchodzi 450, a 500 litrów, nie jestem tego pewien, AdBlue wchodzi koło 60-70 litrów, alternator, filtry, skrzynka narzędziowa, co jeszcze wtedy, udźwig z tylniego tonażu na zawieszakach, to jest o 7-8 ton, to jest tak, mamy góra, dół, góra, dół. Tak samo tutaj mamy do ustawiania przy orce, włączanie wałka WOM, złącze hydrauliczne do przyczepy, tutaj tak samo do hamulców, tu mamy do wysypu, wywrotu, tu mamy wałek WOM, dolny zaczep, co jeszcze, amortyzowana kabina. No tu mamy opryskiwacz, to tam nie ma co. Tu po drugiej stronie tak samo jest jak po tamtej. Praktycznie mówiąc od tylniego, łap do podnośnika, o, przepraszam bardzo. 270 koni robi robotę od 10 lat na gospodarstwie. Znaczy no za rok będzie 10 lat. 2013 rocznik. Z przodu udźwig tonażu jest między 4-5 ton. Rura wydechowa, światełka, LEDy. Co jeszcze jest? Antenka. Rozstaw kół to jest 710 na 100, nie, na 70. R38, nie? Z przodu mamy 600, łamane na 65, R28. Tam są, jeśli się nie mylę, tak jak wam powiedziałem, są 38. No. Co jeszcze? Z tej strony filtr olejowy. Rozrusznik, akumulatory. Po tamtej stronie jest alternator, czyli po tej, amortyzowana oś. Tu jest alternator. Tu mamy węże do hydrauliki. Z przodu tam też są do wysypu i w ogóle. Tu mamy wspomaganie. Co jeszcze? No to wchodzimy do środka, nie? W środku mamy tak.
Bajerymo to nie ma. Ale tak jest. O kurde. Czemu to tam nie ma tak? No, Jezus Maria. Ale ciężko idzie. Stacyjka, rewers, przód, tył, hydrauliczny. Kierunkowskazy, długie, krótkie, wycieraczki, przód, tył, wtryskiwacze, zapalniczka. Można też jej pod kabel USB naładować. Spokojnie, radio, kabel AUX, klimatyzacja, światła, czyli przód, halogen, halogen, kogut, halogen, halogen z tyłu, nie, ten z tyłu to chyba, no tak, na bok jest. Od sprężarki kabel, żeby w środku wyczyścić, wydmuchać, to jest tak, to jest autocommand, czyli skrzynia bezstopniowa. Mamy podnoszenie tuza, opuszczanie, zwiększanie półbiegu, biegu, tutaj to tak samo możemy robić, przyciskając. Tu mamy tylny, opuszczanie, podnoszenie, tego tu tutaj tam nie wiem. Tu możemy też opuszczać na od 10 w dół i mamy do góry na 7. Tu jest na 7, no prawie że na 7. Co jeszcze? Gaz ręczny. Tutaj tu nie wiem. Wałek WOM. Tu jest tak samo. Wałek WOM. Opuszczanie do góry. Unoszenie przed, z tyłu. No, gdzie tu ma? Tu jest prawdopodobnie od napędów. Tu jest druga zapalniczka. Wałek WOM. Tu mamy zwiększenie zakresu obrotu wałka WOM. Sprawdzanie ładowania. Tutaj tak, tutaj tego to tu nie wiem. Możemy uchylić sobie tylną szybę. Co jeszcze? Zapalniczka za... Jeśli się nie mylę, co to jest? To jest chyba też zapalniczka gniazda. Młoteczek. Siedzonko pasażera. Sprzęgło. Hamulce hydrauliczne. Gaz nożny. Co jeszcze? Tu mamy zakres, raczej nie zakres, tylko pokazywanie obrotomierz, ile paliwa, ile oleju, stopnie oleju. Tu mamy jeszcze hamulec ręczny. Co tu jeszcze powiedzieć? Tego nie wiem. Komputer. Komputer do obsługiwania siewnika. No to gaśnica. Z tyłu też jest gaśnica. Zamontowana na podnośniku tylnym. Wszystko hydraulicznie. No i co, no, odpalimy gnoja, nie? Fu, 2210 motogodzin. Uruchamianie komputera, zanim się uruchomi. Dobra. Czujnik oleju, wszystko jest git. Dobra. Kontrolka z akumulatora. Dobra. Odpalamy. O. No, co jest? O Jezus Maria. Tu już jest pierwszy błąd. N. Ty co? Ty co? No nie, nie zapalimy, czemu? Wszystko jest podświetlane. Oczekać trzeba. 85, 52, aha, oleju pokazywania, kontrolka. Właśnie nie wiem, od czego to jest olejowa, ale czy to jest w tych... Mamy tu niebiesko, stop. Raz przekręcamy. I czemu on nie chce odpalić? To się kurwa wytnie. Oho. Czemu nie chce odpalić? Za mało paliwa? Czy trzeba po prostu poczekać? Nie, no czemu on powinien już chodzić, ten ciągnik? Mam moment, czemu?
O matko Boże, tak to jest, jak długo się nie siedzi w tych Nowych Holandach. Dobra, tu jest komputer, pokazywanie. Dobra, wszystko pali. Komputer. A kurwa, jeszcze burza. Czy on monitor niech się odpali? Prawdopodobnie on ma tak zrobione, że on musi mieć rewers do przodu, czyli kierunek w stronę jazdy w przód. A nie chce odpalić. Czemu? One moment. No nie, tak nie fair trochę. On robi nam. O, odpalił wreszcie. Pomału puszczamy sprzęgło. Dobra, jest. I tak to bajera, szmery, bajery. Mamy rewersem przed tyłu opuszczana kierownica. Co jeszcze? Klimatronik. Gdzie mamy klimatronik? Tu mamy. Grzeje nam z tej strony. Tutaj tak samo. No. I teraz tak. Patrzymy sobie. I bierzemy tak. Do góry? Nie, pardon. Zrobimy to tak. Dobra. To jest bardziej do góry. O. Jeździ. No, chuja cofnę. Ale lewo, prawo, hydra uliczna, amortyzowana oś. Zamkniemy sobie. O, i teraz tak. Co jeszcze? Opuszczamy przy ciśnieniu sprzęgła, żeby do ruszania. Trzeba spuścić najpierw ręczny. Przy odpaleniu używamy sprzęgła. Później ręczny, wtedy jak on już uruchomi. Ręczny spuszczamy. Poczekamy, aż on się rozgrzeje. No wyjeżdżać nie będziemy, wyjeżdżali, bo jest po prostu słaba pogoda. Jest bardzo brzydko. No i będzie lipa, nie? Co jeszcze mamy? Mamy tak, obroty silnika 850, temperatura chłodnicza 52, ciśnienie oleju silnika 4,72 bara, obciążenie silnika 7%, 6,7, no bo on po prostu sobie chodzi. Napięcie akumulatora 13,7, no to jest jego voltometr, nie? Data dzisiejszy lipca, poślizg 0%, P, parking, nie? No to powiedzmy, no co jeszcze? No mamy na przykład 0, prędkość kilometraża, a mamy zakres. Aha, dobra, on tutaj nie ruszy nam. Mamy tutaj drugą. Pół zaczep tylni, 53%, prędkość tylniego WOM, wałka WOM. Z tyłu. Obciążenie WOM, 0%. Sterowca praca, tryb auto. Strona druga, no trzecia, sorry, niedostępna, obecna i w ogóle, nie? Także z przodu mógłby mieć wałek, ale no po prostu no nie opłacało nam się tego brać, skoro tutaj tak nie mamy po prostu, jakby to wam powiedzieć, nie mamy sprzętu zielonkarskich, tak, tego typu jak kosiarka, zgrabiarki, jeszcze tam inne, przetrząsarka, nie? No po prostu tego nie mamy, czy tam innych szmerów, bajerów. Nie produkujemy żadnych, nie mamy po prostu zwierząt. Teraz tak, dajemy na dół, do góry, otworzymy sobie, zrobimy to tak, o, strażarki wchodzą, na spokojnie, dajemy to, na maksa do góry, na dół, pomału opuszczanie,
prostu, żeby z pługiem czy coś, żeby on sobie falował niezbyt głęboko czy coś, czy z gruberem. Damy na taką stronę. O, i tak zostaje. Wałka wam nie będziemy maczać, no bo po co? Tu mamy łańcuch. Strażarki sobie chodzą na spokojnie. Dobra, zamkniemy. Dobra, to zrobimy tak. I teraz tak, koguty z przodu. A, bo to trzeba włączyć. O, mamy światła mijania. Nie, są włączone, teraz mijania. I teraz tak, z tyłu daliśmy halogeny. Tutaj tak samo, halogen na boki. Górne halogeny. Wtedy jest niższej. No i dłuższe, nie? O kurwa, nie mogę gadać. Zaraz sobie odpiszemy. No halo, ja nie mogę gadać, bo po prostu nagrywam vloga. Za chwilę oddzwonię. O, nie mogę, kurwa, dobra. Chuj z nim. Co jeszcze? Tu mamy pistolet. Sprężarka właśnie nam nabija. Także no, jest git, nie? Gasimy ciągnik. I na spokojnie, nie? Włączamy to. To halogen, to pęk. Opuszczamy pomału tuza. I robimy tak. Oj, szarpie nam. O, jest git. Co jeszcze? 270 koni robi robotę. A, zgasimy go. Damy na ręcznie. Neutralny. Przód. Tył. Neutralny. No i tutaj te podstawowe rzeczy, nie? Także no, jest git. Gasimy ciągnik. Wszystko. Bierzemy telefon. O, wujek dzwoni. No? Dobra, okej, okay, dobra, bo... Światło się pali na dworzu. Światło? Tak, bo właśnie nagrywkę robimy, nie? Jak coś. A to co, chcecie tam być? To możecie być. No dobra, no po prostu jesteśmy, nie? No. 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 A tam pada, jeszcze pada, nie? No dobra, spokojnie, bo tu my nagrywamy, uruchomiliśmy ciągnik i zgasiliśmy go przed chwilą, nie? No. No, dobra. No, dobra. No, cześć. Zadzwonił. Wujek. Co robimy? No i ogólnie rzecz biorąc i mówiąc, co jeszcze? Sprawdzilibyśmy kabel AUX, jeśli się nie mylę. No i przedstawimy tutaj tę maszynę, co jesteśmy. Tę siódemkę zaraz uruchomimy ponownie. No, Karnasia pozdrawiamy. Szef kanału. Pottinger. Też z Rage-Tech. Z retiny, sorry. Praktycznie mówiąc, retina. Tam są nawozy. O, tu pada. Żeby kamery nie zalało. 5 metrów, czy 4,2? Jeśli się nie mylę. Tu gdzieś jest napisane. Pottinger. Wał Jacek, tak zwany Omega Plus. Rozstaw jest... Pomrudnica. Pozdrawiamy serdecznie. Praktycznie mówiąc, pozdrawiamy wujka Adama Jantę. Bardzo dobra morda. Za mną chodzi do pracy. Grupa Krukowiak. No wreszcie Polacy, nie? Rozstaw tam jest 6 metrów. Nie wiem, nie jestem tego pewien. Nie chcę was oszukać. Niedługo nie będę na tym gospodarstwie. To jest maksum. Najstarszy to może nie jest, bo John Deere jest. Najstarszy 6,8,10 z turem, albo 7,8,10, już nie jestem pewny. 100 MX 120 konny, nie wiem czy jest otwarty. Nie jest otwarty, kurde dupie. Opryskiwacz RAW. Rozstaw 18 metrów standardowo. Wołek WOM. Skrętna tutaj oś, no to jest bardzo popieprzone, nie lubię takiego czegoś. Komputer. Z nim jeździ właśnie Case MX120. Kurde, pompa.
Aha, co tu jest? Drabinka. No, śmierdzi trochę opryskiem. Chyba było ostatnio pryskane było. Da się to odkręcić? Chyba się da, bo jak wszystko to zostawił. Także no. Aha, chuja się da. No. O, czekaj. No weź tam, odkręć to. Dobra. Brudne ręce mamy tam. Widać, że Ronik. No, widać, że bamber, nie? Nie bamber, przepraszam, dobra. Ronik. Wchodzimy do góry. Zapraszamy serdecznie. Do góry. Litraż. 3500 albo 4. Nie wiem, czy jest to napisane. Nie jestem tego pewien. Gdzieś tutaj. Na boku schodki. Zbiornik. Da się odkręcić? Nie. No chyba się nie da. Kurwa, nie. Za bardzo jest. Węże. Hydraulicznie jest otwierany. A, patrzcie. Tego to nie wiedziałem. GPS jest zamontowany do case'a. A do smerfa dużego? Nie ma. No, trochę słabo, nie? Co jeszcze? Hala jest bardzo duża. Te szóstką po nowo z tamte. Ultra. Ósemka. Jeśli dobrze widzę. No, na kamerze nie będzie widać dobrze. No to tam są pikuś. Co jeszcze? No to te szóstką po prostu damy radę. Jednym kluczykiem, co ja bardzo jestem zdziwiony. Siedzę w tych Neffolandach trochę sporo czasu. Praktycznie mówiąc. No, dzieciaka może tam nie, ale tak jak 10 lat miałem, to po prostu zacząłem się pasjonować tym rolnictwem. I jakby to wam powiedzieć, no nie wiedziałem jednej głupiej rzeczy, co jest, jakby to powiedzieć wam, dlaczego on jest, ma srebrny przód. Dopóki się nie dowiedziałem tam od wujka, to wtedy mi powiedział, że to jest srebrny przód, czyli to jest blue power. Czarny, normalny przód ma, jak ma grill cały czarny tutaj i ma napis żółty, to ma to jest zwykły Neffoland. A srebrny przód, no to już ma, już jest ten blue power, nie? Praktycznie mówiąc. Nie oszukujmy się. 10 lat na tej gospodarce będzie w następnym roku. 2013 rocznik, zero awarii, zero po prostu tego, jak to się nazywa, zero, o matko bosko, zero kalibracji, na czas wymieniane oleje, filtry w skrzyni, filtry, oleje w skrzyni, bo to jest skrzynia autokomand, bezstopniowa jak coś, nie? O, widzimy napis Blue Power. Coś może, napis może nie dawać, że jest Blue Power. Ale no, no ważne, no jest Blue Power, no to Blue Power, no. Nie, możemy na tył założyć mu podwójne koła. Nie mamy tam, jeśli wujek, mi się zdaje, ale to chyba są paputy są cienkie. Ale nie wiem, czy do tego ciągnika, czy do Neffolanda te 155-konnego na skrzyni elektrokomand, czyli stopniowa. Przy każdym użyciu z A, B, C, D, E, czy tam jest F, już nie pamiętam, musiał tam wsiąść. Za każdym użyciem musisz sprzęgło wcisnąć, ale jadąc 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie używamy po prostu sprzęgła. Przełączenia z szóstki na siódemkę, na kategorię B, nie kategorię, tylko na stopień B, o. No to musimy użyć sprzęgła. No i możemy używać poprzez zając, tam mamy u góry zająca na takiej dźwigni, musimy pchnąć, żeby szybciej jechać, no to popychamy przez sprzęgle, popychamy bardziej do przodu, to jest w te szóstkach i dajemy albo żółw, albo zając, nie zależy, bo no bo podczas orki no to przesuwamy tą wajchę dno do siebie i wtedy naciskamy żółwia i sobie lecimy każdym biegiem. Możesz też cofać, nie mówmy, że nie, możemy cofać w te szóstkach każdym biegiem. Bok. Zależy to jest od skrzyni, bo masz autokomand, masz elektrokomand, masz tam jest ponad 40 rodzajów skrzyni w Neffolandach, nie? Tu mamy autokomand, no to jak tu pisze, nie? Praktycznie mówiąc. Co jeszcze?
nie patrzmy na ten syf, panowie. Tak, i panie, no, remoncik mamy chwilowy. O, tarciówka. Co jeszcze w nim? Spróbujemy to przesunąć i nim kawałek tak po prostu cofnąć do przodu, do tyłu. Pokażemy wam co i jak. Udźwig, tak mówiłem, od tak 7-8 ton, ale na przodzie musi nie może być 1100 czy tam półtora, tylko musisz być koło 2 ton, żeby on podczas prac polowych pod górkę, no z górki no to ma, wiadomo, no to ciągnik ma lżej, zero poślizgu, nie? No chyba, że jak się jedzie baran, no to przykro mi, ale on może po prostu wziąć i zakopać ciągnik nawet z górki, ale to trzeba po prostu nie myśleć. Są tacy rolnicy, są, na przykład tam taki sąsiad, nie? Burdel ma jak jasny gwint, ale nie wypowiadamy się na jego temat. Co jeszcze? Zwiniemy tą plandekę, ułożymy po prostu, przełożymy ją tam na tego grubera, nie? Co ty na to? Zrobimy cięcie teraz, nie? Zrobimy cięcie, za 5 minut się widzimy. Zapraszamy. To jest tak, tu ciągniemy. O, damy na swoją wysokość, czapeczkę zdejmiemy. I to jest tak, jesteśmy całkiem do tyłu. Aux, kabel auxa, jak to mówią, nie? Damy sobie na cicho. Pięknie jak coś, nie? To jest tak, mamy gaz ręczny. Ściszymy teraz muzykę. Obroty, to jest tak, temperatura chłodzenia 78 stopni Celsjusza. 1200 skoczyło. Obciążenie silnika 6%, ciśnienie bar pneumatycznego, czyli tyłu 44,88 bara. Napięcie 13,4 V, jest dobrze, a jeśli powinno być jeszcze bardziej maksymalne, jest 14,4, ale zawsze jest 14,1, nie? I podkręcimy mu obroty, obciążenie 8%, to jest obciążenie. Napięcie mu się nie zmienia. Dobrze w miarę. Prędkość 0 km. Obrotowość silnika 1090 obrotów. Temperatura chłodzenia 79 stopni. Ciśnienie oleju, no to tu tam tak skacze 4,25. Robisz taką resetkę, potem obcego, potem o kamienerkę. Wiem już, że mógłbym mieć ją gdzieś u siebie, ale w sumie nawet nie wiem, czy chcę jej. Jak głęboko na chwilę mam zamknięte serce, wiesz? Możemy mała razem bawić się. Harszczą, strona. Pół zaczepnę 32%. No to teraz tak, obniżamy. Mamy, zbijemy do góry na maksa. Na 10. Dobra, nie chcemy sobie hydrauliki. Stop. Zdajemy na dół. Całkiem wolne, możemy gdzieś tutaj zmienić, ale nie wiem gdzie, bo tych długociągników nie pamiętam dobrze. Dobra, dajemy do góry. Dobra, ok. Barek wam nie będziemy maczać, no bo po co go obciążać. Co jeszcze? Aha, to jest prędkość po prostu od tylnego podnośnika, nie? Dajemy na przykład, to jest 10, no to jest tak najwolniej, nie? Najszybciej. Dajemy tak. Jo. Dajemy do góry. Szybko. Dajemy wolno. Tu. O, coraz szybciej. Hydraulika. Dajemy wujkowi, dajmy. A, teraz na dodajemy. Co jest? Aha, na stopień 1,6. Dajmy bardziej na dół. Samonia, tak? Dobra, jest git. Prędkościomierz, tryb sterowca, sterowność pracy. Dobra, okej, okay, tak zostawiamy.
Szersze. Miejsce. No, super. Miejsce na browara, jak to mówią, nie? Co tam YouTube'a? Mam nadzieję, że YouTube tego nie zablokuje. Tu mamy miejsce na nasze komputery. Pod rozsiewacz. Tu mamy podsiewnik, tu pod rozsiewacz. Opryskiwacz. No ale on tylko pracuje z siewnikiem. Do oprysku nigdzie go nie dajemy, no bo po co? Za duży jest, raz. Mógłby pracować, ale zmieniaj mu koła, a koła głupie tył, no to kosztuje około 12 tysięcy z dobrej po prostu firmy. Z przodu to samo, tylko że 1000 mniej albo 2. Co jeszcze? Tu mamy następne na radio wejście, możemy sobie wprowadzić tutaj z tej. Dajemy to do góry. Hydrauliczne. Możemy sobie jeszcze, jak to się nazywa, pneumatyczne? Tu masz. Na hydrauliczne siedzenie. Tu mamy dodatkowe wejście na radio. Nie bawimy się, to jest to samo. Na dwa radia, no to będzie trzecie, nie? Z tym, jak mówię, zapalniczka. Zamyjemy bardziej do przodu. Wyjedziemy tym ciągnikiem. O! Przehamowuje. Dajemy do tyłu. Dajemy, zmniejszymy mu prędkość. Muszę pokazać, że 200 km nie działa, nie? Tak, 200 km działa, jedziemy kilometr na godzinę. Tutaj mamy, nie wiem co tu jest. Kilometry, wiesz. Dajemy też, przepraszam. Będziemy stawiać przyczepkę. A pokazałeś motogodziny? Tak, motogodziny są 2, 200 coś. Pojedziemy sobie prawo do przodu. O, dostałem nasze rzeczy. Dajemy do tyłu. Nie jest mokro, jest tak, że nie będą ślady na tym. Także spokojnie. Dajemy radę. Dajemy do tyłu. O, Chyniek jechał. Henek? Jo. A, kurwa, dziadyka jedna. Oczywiście go pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy bardzo. Hejo, bardzo dobra morda. Pojeździmy po placu trochę. Taki mały plac, nie chcemy do tyłu wyjeżdżać. Byśmy mogli wyjechać sobie. Trochę ten, coś tam puka, błot, nie? Tak, błot mi puka. Dobra, damy do przodu. O, szczerze, jest na miejsce. To jest autokomand, jest bardziej czujny. Nie wychodzimy na zbyt opada. Tak. Zmienimy sobie muzyczkę, damy na... O, musimy ręczkę. To mają dupę właśnie. Zapraszamy do środka. Ale bada. Bada? Ale warto było nagrać. Warto było nagrać. Dobrze. Teraz tak. Taka na kopię aktywu mokre. Przy użyciu mamy TOS, mamy, możemy na maksa do góry, ale nie będziemy dawać. Mamy tak, jest zaciśnięty ręczny. Teraz tak, to jest skrzynia autocommand. Praktycznie nawet nie używamy sprzęgła przy uruchomieniu i przy pierwszym ruszaniu. Stosujemy po prostu sprzęgło, no bo to praktycznie jest wypada, nie? Za każdym razem uruchomisz ciągnik, sprzęgło wciśniesz, wtedy spuszczasz ręczny, możesz ruszać i dajesz na tył, na przykład damy, nie? Dajemy tak. O! Jezus, to to! Amortyzowana. Oj, ciśniemy trochę. Dajemy do przodu. Dobra, jesteśmy z powrotem.
siedzimy w Neopolandzie T6 155-konnym, przepraszam, skrzynia Elektrokomand. Podłączony jest z opryskiwaczem Horschem. No, cena trochę była wysoka. I tak samo sprężarka, wałek WOM, włączanie, wyłączanie, tutaj tak samo jest wałek WOM, tu masz tak, raz tak. Masz obrót, pługa, zależy pod zakres jaki, nie? Bo masz brązowy, czarny, niebieski, zielony, zależy pod jaki podłączysz, nie? Masz w tą obrót i to tam pikuś. Mamy tak, góra, dół, zawieszenia. Tak samo jak w T7, tylko jest bardziej, tam jest trochę wersja bogatsza, no bo nie oszukujmy się, jest więcej miejsca, tu jest bardziej ciaśniej, nie? Mamy tak zwany ten, co wam mówiłem wcześniej przy T7, co byliśmy, że pchniesz do przodu i przełączasz na żółwia i wtedy jedziesz tam 45-50 km na godzinę, jeśli się nie mylę. Gaz ręczny, do tura, bo na dół, czyli jednak działa. CB radio w razie W, żeby policję posłuchiwać. No i się śmiejemy. Radio. Aha, tu nie da się. Tu. Co tu mamy? Aha, ładowanie i w ogóle. Napędy. W tamtym nie wiem, ale chyba musiał być tutaj, jak widzieliście. Tutaj tak samo, tu słabo widać. No cóż. Tu jest obroty wałka WOM, tu włączamy, ustawiamy na 540 1969, czyli 2000 prawie. Otwieramy antenka, halogeny. Tuza nie ma, bo mamy z turem. Udźwig tura do, jeśli się nie mylę, 2 ton, coś takiego. Ale z obciążnikiem ma na dwa, no gdzieś koło dwójki podniesie, ale bez obciążnika no to tak. Nie oszukujmy się, no jak tonę założymy Big Baga, no to już tak czujemy, że dupsko lata. Ale damy radę, nie? Sprzęgło hydrauliczne, rewers, też hydrauliczny, ale to jest ręczne, no siedzenie dla pięknej kobitki, jak to mówię. Oj, tu coś wuja zgrzebał, trzeba by... Aha, zapalniczka, klimatyzacja, tutaj tak samo ustawiamy jaką klimatyzację, tu mamy na chłód. Tu mamy, nie wiem, czy to jest chyba też ciepło, zimno, nie wiem, rejestracja, nie podajemy gdzie, szyberdach, nie wiem, gdzieś ta siateczka, no, na słońce, tu też tak, piękny po prostu, o, daszek, tylko czekaj, tu się, aha, tu? O, i na przykład jedziemy ciągnikiem, przełączamy, bo aha, jest jednak tutaj ten przycisk. No to jest niewygodne, dlatego jak jedziemy szybciej na polu z transportem czy z opryskiwaczem na pola jedziemy, czy tam w ogóle, to przełączamy sobie tutaj, bo tu jest sterownik od opryskiwacza, tutaj tak samo od opryskiwacza, nie? Opryskiwacz ma 18 albo 24 metry rozkładany hydraulicznie. Tam mamy rozsiewacz, też kuchnia, talerzówka, kuchnia. Co jeszcze? Albo to jest... Nie, przepraszam. To jest Horsz. Tam jest chyba też Horsz. Siewka jest kuchnia, nie? Tak, siewka jest kuchnia. To jest Horsza, to jest kuchnia. Wolfrater 234. 233 konie. DCB, ładowarka teleskopowa. No i tutaj Smurfik. No Smurfik lata tam do nawozów, coś tam jakoś tam podnieść, coś, żeby teleskopówką się tam nie męczyć, nie? No i co, no odpalimy, nie będziemy ruszać, bo miejsca nie mamy. Deszcz pada, tak wam powiedziałem. Ręczny jest zaciśnięty. Dajemy na dół. Zamkniemy sobie tutaj drzwiczki. O, tu mamy tak. Tak, o pięknie, to mi się podoba. No i odpalimy go. Jak to jest, zobaczymy. O, musimy poczekać chwilę. A, tu już jest dupa.
Najgorsze radio. Jest parking? Jest. Dajmy to tak. O Jezus Maria. Nie. Długo już nie jeździłem też szóstką. Szczerze mówiąc. Tu kurwa mać. To jest. To się wytnie, panowie. Starzejkę ja przekręciłem. No nie, no bo o. Powinno to bardziej luźniej chodzić. No i... Wyrobione. Nie, wyrobione to nie jest, bo ten ciągnik tylko pracuje przy opryskiwaczu i nawozu, także nie powinien. Mówię do siebie, ten pasuje. Aha. Czekajcie. Tak? I tak nie, no na hama nie możemy brać, no bo... I to jest tu popierdolone. Mamy zakres 5. Dajmy do przodu 6, do tyłu 7, 8, 9. Aha. I trzeba dać. Bez mi sprzęgło. I dajmy tak do przodu. I daje mi tu już jest 9. I lecimy 10 do tyłu. 11, 12, 13. Aha, dajemy dalej. I 13. 14. Aha. Nie, nie chcę nic. O kurde. Chyba, że tu trzeba dawać. Okej. Tu jest tak. No i trzeba ten, bo tutaj nie wiem, już długo tą te szóstką nie jeździłem. U drugiego wujka. Czekaj, bo to zawsze dawało. Tu wciskając? Nie. To też nie. Przepraszam za to, ale kurwa czemu on nie chce. Zgasimy. Zobaczymy. Czekajcie, czekajcie. O, i pika, że po prostu ciągnik jest wyłączony, zgaszony i powinno zabrzmieć się po prostu. Czemu to do mnie chce iść? Nie wyjedziemy, kurwa. On po prostu nie chce, jakby to powiedzieć, no nie chce się ruszyć, nie wiem dlaczego. To nie, to na mnie współpracować. No nie chce z nami współpracować, bo wiecie, że będzie nagrywany. No kurde, lipnie. O, mamy tutaj te 9 w Holanda bryloczek. Światła krótkie, drugie nie. Znaczy nie, to tu, przepraszam, to są wycieraczki. O. I tu dajemy tak. Z tyłu halogen, z przodu górny, najbardziej górniejszy, z przodu długie, no i o i napiernicza po prostu światłowe, przeciwostrzegawcze, czyli kogut, nie? Zgaszamy, tak robimy, tak robimy, tak robimy. Co jeszcze? Robimy tak. Czy co jest? Spróbujemy jeszcze raz go odpalić przy wciskaniu stopu. I co jest? Parking. Neutral. Tylko zakres mu wbijemy, nie? Trzeba spuścić rzecz, żeby zwiało rewers. Ale komu ci się pojedzie. Dobra. Nie. Na siłę nie możemy też, nie? Praktycznie mówiąc. Co tu zrobić? To nie. No ale on powinien się przełączyć automatycznie i czemu on nie chce po prostu? Nie, że automatycznie, tylko jak po prostu bierzemy, no to on powinien, by to powiedzieć wam, przełączać się, nie? Teraz jest mu czy nie? Czekaj. Teraz jest parking. Ale jak damy...
tak jest do przodu, no to on powinien automatycznie, no czemu on nie chce, a nie będziemy to tylko to na siłę, nie? Czekaj, to jak pokazuje? To jest na dół, ale co, do siebie trzeba dać. Nie, też nic, ale badziewiaństwo, nagrywa się. Co, nie, jesteśmy mokrzy. Słaba jest pogoda, widzowie. I czemu on nie chce? Czekajcie. Odchodzimy sobie tak, tu bardziej po prostu. O, kierunkowskaz. Prawy, lewy. Awaryjny. Jakby coś się stało, w razie jakbyśmy złapali na przykład kapcie w czerniku albo w tych przyczepie czy coś, nie? Także no, nie wiem czemu to jest tak. Oho, czekaj. Coś poszło. To jest bardzo dobrze. Zgasimy go, zobaczymy, może coś jest nie tak. Chwilę poczekamy. Co jeszcze? Wyjdziemy z tego ciągnika. Kablu 350 litrów chodzi paliwa, ropy. To jest bardzo co ten, ale nie będzie widać, bo tam jest tak. Filtry paliwowe, to jest JK5 czy 5. Moc, nie wiadomo, chyba koło 100 koni, to jest 110, łyżka 2,5 tony. Przejdziemy do Valtry. O, tu piękny tur. Wydesik. Silnik. Perkinsa ma tutaj silnik, nie? Czterogerowy. Moc 100 koni, jeśli się nie mylę, nie jestem pewien. No i powiedzmy, że trzeba będzie w niej po prostu zmienić paputy. Paputy nie takie tanie. Valtra T234. Drugi sezon jest na gospodarstwie. Hydraulika do przodu. Udźwig 7 ton. Obciążnik 1100 kg, tak jak w T7. Otwieramy poprzez kluczyk. Nie mamy kluczyka, nie odpalimy jej. Wydech. Jakby to powiedzieć wam, to jest filtr powietrza, żeby załapywał. AdBlue olejowe. Diesel 400 litrów. Obciążniki na tył. Po nie wiem ile to jest. Michelinowe opony. Rozstaw jest. Rozstaw kół jest. No nie wiadomo, bo nie widzimy. Traktorek do koszenia też przejdziemy. Jest raz, dwa, cztery, osiem, dziesięć do po prostu wejścia hydraulicznego, 10 wejść. Siłowniki nie. Kurwa, jak to się nazywało? Siłownik tu. Mamy zaczepy zawieszone, czyli nie zawieszone, tylko hydrauliczne, kulowe. Nie bawimy się takie stare maszyny, no nie oszukujmy się, wszystko mamy na kulowych, no chyba że ktoś tam inny, nie? Co tu jeszcze mamy? B1, B2, B3, B4. Zależy od masy kilo, nie? Największy tutaj udźwig widzę, co jest 3200. No, chyba że już chcemy po prostu ją wziąć, to można też i praktycznie więc założyć, ale to już ona da radę, ale do przodu nie dajemy 1100, półtorej, gdzieś koło 1700, 800 do 2 tony naprzód, żeby miała przyczepność, jak dajemy coś powyżej 3 i coś tam tony, nie pół. Włącznik wałka WOM 540, 1000, góra, dół, ustawianie pod pług, czy tam talerzówka, siewnik, nie, dajemy plus tego, to nie wiem tak zbytnio. Tutaj tak samo jest włącznik. Miała dwa kobiety, ale jest jeden. Co z drugim się stało? Chyba poszedł na kokoszki. Uciekł nam. Co jeszcze? Mamy talerzówkę.
Nie chciałem was skłamać, ale gdzieś tu jest napisane. To jest chyba Q. Jeśli się nie mylę. Gdzieś tu. Tak. Wymagana moc 200 koni. Czy 210, coś takiego. Sterowanie hydrauliczne. Pod to targa, czasami szybko. Czasami Valtra, czasami ten. Jak on ma Nefolat. Ktoś tu idzie? Nie, chyba nie. Mamy siewkę nawozową, rozsiewacz marki chujko, nie? Axis, pierwszy sysek. O, nie, RAW, sorry, RAW. Możemy pobrać aplikację. Tonaż 3-tonowy. Nie, bo jak 3 tony wchodzi w niego, czy ile? Czy dwie? 4. Opryskiwacz Horsha, rozkładany jaki jest? Co? Ile ma metrów? No 28. Leb 5 LT Porsche. Pozdrawiamy tą... Nie, opuściłem trochę ten. Tak. Tak, tu. Nie, 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 ruszyć nie, 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 nie da się. Gdzie? Podstawę się tym. Opuściłem tylko. Tak? Tak, był opuściłem. Tak. Traktorek. Sprzęt numer 1 w Polsce. Dobrze, co jeszcze? Wyjście hydrauliczne. Przedtem mówili, że 10 lat też jest. Blue Power ma jakąś... Tak, Blue Power ma, tak. Blue Power ma tą siatkę chromowaną, a zwykła T6, czyli normalna seria, ma czarną. Cieszę. Antenka, rozstaw Q 600x65R38. T7 ma większe, szersze. Traktorek, przedstawmy traktorek. Traktorek do koszenia trawy. To jest tak, wysyp, moc 15 koni, opuszczanie. Gaz ręczny. Nie, to jest przód chyba tył, nie? Albo włączanie nożu. Tak, włączanie noży. Biegu. Nie, tu jest góra dół. Kosza. Gaszenie awaryjne. Uruchamianie noża. Gaz ręczny, światła. Stacyjka. Podnośnik to jest do kosza właśnie. Kosz ma 300 litrów, jeśli się nie mylę, on jest bardzo schowany gdzieś tam w gratach. Kabel. Szyber dach jest. Halogeny. Tu właśnie jest minus, bo nie ma amortyzowanej sieci tej po prostu osi. Podłączamy, mamy 4 po prostu wejścia hydrauliczne do tura. Tutaj bierzemy od szybko. Odłączamy to, dajemy tą dźwignię do góry, tu odłączamy, stawiamy na te właśnie tak zwane klocki, czy jak to tam ma, to się nazywa. Te, nie wiem, wejścia hydrauliczne pod, jeśli wam nie skłamać, to jest tak, pod krokodyla. Łyżkę to tam nie. Chwytak. Co jeszcze? No. Tak, jest euroramka. Ciągnik był zakupiony razem z T7. I tak samo kombajn. Kombajn właśnie został sprzedany. Wymieniony na, powiedzmy, że większe ścierwo. Ja tak przynajmniej uważam, nie wiem, zaraz będzie hejt, że Neopoland jest policyjny, bo to, bo tamto. No nie, bo skoro jest po raz 13 w topce i numer 1, no to nie widziałem, żeby jeszcze jakiś klas, fend czy coś był numerem 1 czy coś, a klas powiem w 2012 lub 2013 roku tom. Rekord Guinnessa, a tutaj no widzę, że Neopoland pobił w 2017 czy 2018, już nie pamiętam dobrze. Co jeszcze? Podepniemy zaraz kabel AUXa.
Także nie narzekamy. Tuza nie zakładaliśmy, chociaż serwis po prostu wujkowi proponował, żeby mieć tuza, ale nie. Zrezygnował z tego. Może sobie doczepić tam na przykład kilka obciążników na to. No ale cóż. Zobaczmy jedną rzecz. Weźmiemy, sprawdzimy też i tutaj radio, jak ładnie gra. Także tam nie narzekajmy. Zaraz sprawdzimy. O kurwa, nie wiem po co to. Kurwa, gdzie jest mój telefon? Ty, Mieczysław, gdzie jest mój telefon? Nie gadaj, że w tamtym garażu zostawił. Zostawiliśmy. Jezus. Co? Nie, fajki mam tylko. Czekaj. Nie, jest dobra, jest kabel. To jest i telefon, nie? No i spróbujemy uruchomić ciągnik po raz kolejny. Nie wiem dlaczego nie chcę odpalić. Długo nie jeździłem na Polandach. Zawsze jeździłem, ale też te szóstką. Też z skrzynią elektrokomand, tylko że mocniejszą ma 10 koni. T6-165, nie? Dokładnie mówiąc. Co jeszcze? Dobra, aha, kabel mamy wziąć. Dobra, weźmiemy kabelek. 5, nie. Nie patrzymy w widzowie, zamknijcie oczy. Wchodzimy do góry. Maski nie otworzymy, bo nie mamy śrubokrętu, no chyba, że jest w skrzynce narzędziowej. Wyjechaliśmy sobie na podwórko. Wkładamy kabel aux. O, a tu możemy drugie po prostu radyjko wstawić. No ale po co marnować pieniądze, panowie? Nie oszukujmy się. Co jeszcze? Dajemy tak. Prognoza pogody. Burzę przez cały po prostu głupi dzień, nie? No ale chuj, spróbujmy odpalić. A nie. Jeszcze raz. Okej, okay, wszystkie są. Co to jest za błąd, to nie wiem. Aha, czyli nie pokazuje będę. Licznik motogodzin jest 2846,8. Godziny, albo to są motogodziny, już nie wiem. Parking byśmy uruchomili, ale kurde, antena jest w złym stanie. Dobra. Co jeszcze? Spróbujmy. Co jest? Dajemy. O! Mam! Dobra, palimy. Aha, nie zapalimy. Dobra, tak powinno być. No pan, przepraszamy za to, ale naprawdę coś ona nie chce współgrać z nami, bo wie, że będzie nagrywana. Jest to wysłowna. Dajemy tak. No i powinno być po prostu. Ja zrobiłem, czekaj. Tak? O. A musisz tak chyba robić, że tak kilka dni tak u siebie. Chodź, dej. Tak robisz, nie? Aha. No już długo nie jeździłem tymi ciągnikami. A. Dobra, damy. Jest N? Nie ma neutrala. A jest parking, czemu nie chcę tak? Aha, dobra, jest. Ogarnęliśmy. Najważniejsze. Jest parking. To jest tak, teraz ustawimy sobie radio na auxa. Po prostu, jeśli można by było, to byśmy po prostu sobie pojeździli tym ciągnikiem, ale jest podczepiony pod po prostu
opryskiwać, nie? No, przyjedziemy w zimę, będziemy może nagrywać coś. Kombajnista będzie lepiej na wesoło, nie? Także no. Prezent, kuston, nie. Kuston też nie. Mod, FM, FM czy MW, LW. MW? Czekajcie. USB, nie, out. O. Za bardzo duży bas. Dajemy sobie. Dajemy sobie od nowa. Teraz tak, włączamy sobie to buty. Przod. Tu musimy nacisnąć. Górny halogen, większy halogen, czyli tu nie jest boczny, nie? Tu jest bardziej górny, tu jest po buty. Tylny halogen, górny, raczej dolny tyli, nie? Mamy tamte wejścia. Zobaczmy sobie radio. To jest tak, wejścia hydrauliczne mamy, góra do, czyli wam teraz pokażę tak. To jest do obrotów, tego nie ruszamy, tak jest podczas tego. Teraz mamy tak, do góry, na dół. Opadamy sobie prędkość. Dobra, stop. Patrzymy na trybie jedynym. Odsuniemy się od tego, nie? O, szybko podnosi. Opuszcza wolno. Nie wiadomo, nie wiem. Tutaj tak nie zbytnio wiem, ale bardzo wolno opuszcza. A jak zwiększymy, mamy tak. Zaraz przedstawiłem wam. Zaraz pokażemy, nie? Opryskiwacz w ogóle. O, góra. Dół bardzo wolno, nie wiem dlaczego. Dobra, stoi w miejscu. Przechodzimy dalej. Mamy drzwi następne. Otwieramy. Zamykamy. TV radio. Gaz. Sprawdzamy obroty. Mamy podczas jazdy ciągnikiem z opryskiwaczem, czy z rozsiewaczem. Dajemy tyle, ile powinien mieć obrotów. Prawie ma półtora. I możemy też tak robić, że po prostu gazem nożnym. Dajemy tak. Do góry. Oj. Oj, kurde. Żeby nie uszkodzić. Co jeszcze? Pneumatyka rządzi tutaj na bogato. Jeśli coś się uszkodzi, sam nie polecam tego naprawiać samemu, bo po prostu chcieliśmy samemu tu coś jedną rzecz naprawić, ale po prostu złączki takie coś jak to, dobra, samemu można to zrobić, ale nie naprawiajmy takie elektroniki, czy nie wiem, kalibracja skrzyni jest bardzo łatwa, tu nie była kalibrowana jeszcze przez 10 lat. Rocznik jest 2012. Nie była ani kalibracja skrzyni, czy tam, nie wiem, zwiększona moc jest. Bo w seryjnie ma na niskich obrotach, tak jak teraz, ma 120, 115 koni.
czy 120. Te 165 konny ma 125. Te 175 ma 135 koni. Te 680, nowa wersja 2020 roku, jeśli się nie mylę, wyszło tak, jest po prostu, ma 145, jeśli się nie mylę. Ale dobra, to jest podkręcone na wolnych obrotach, ma 145 koni. Ale oni tak liczą inaczej, bo tu jest model, jest napisane 155 konny. Tak, to jest prawda, ma 155 koni. Tylko pod jakim względem? Przy obrotach powyżej 1800 obrotów ma... Weź jeszcze raz. Dobra, cichutko jest, ładnie. 1800 obrotów, wchodzi 155 koni. Podczas tras polowych ładnie gra. I w ciągniku jest cichutko. Tylko po prostu słyszymy skrzynię tą elektrokomand. Autokomand nie usłyszymy, bo ona sobie tylko przy zmienianie biegów przy większych obrotach tam lekko coś usłyszeć. No ale to tam nie wiem, bo jak tutaj jeździliśmy po tym placu właśnie malutkim, to nie usłyszałem żadnego dźwięku. Ludzie narzekają na te skrzynie, czy tam na po prostu na te neofolandy. Bardzo polecam, jak na średnie gospodarstwo do 60-70 hektarów, polecam bardzo te 6, ale no to już nie wiem, czy dostaniecie po prostu te 6 z 2012 roku. Używaną? Tak, patrzcie na licznik motogodzin. Tu ona wielce nie robiła, bo jest przez 10 lat, no to w następnym roku będzie 10 lat. Obo i nawet i w tym, bo tam są, ale chyba w tym będzie, w następnym będzie 10 lat, jakoś przed żniwami, maj albo czerwiec. O, i właśnie było 2847 motogodzin. I na 60, 70 to już jest max, bardzo polecam. Ale brać 155 koni, da radę. Czwórkoobrotowy pług z bakomatem śmiało ciągnąć może. Ale zauważmy na to, że no bardziej bym nie polecał na przykład brać już do niej piątki obrotówki. No bo ona, no nie oszukujmy się, ona nie da po prostu rady na górkach, będzie po prostu miała ciężko. To już bym wolał po prostu wziąć na takie, jakie macie tam gleby trochę spore. No to T7, raczej nie T7, T6-165 albo T6-175 lub 180. Także 180, nie wiem, jeszcze nie widziałem. Widziałem tam na filmach u innych tam youtuberów z pokazów. Na przykład Rolnik Szuka, no to nie zaprezentował. A szkoda, wielka szkoda, naprawdę. Także no, mógłby zaprezentować, nie wiem. Chcecie zaprezentować ciągniki swoje gdzieś tutaj w okolicach Kujawsko-Pomorskie? Wieście, my przejedziemy! Klimatyzacja. Otworzymy sobie najpierw tak. Do góry tu jest na trybie jednym. Drugim ciągnik jest bardzo rozgrzany. Nie pokazuje stopni. Mamy po prostu klaksonik. Pierwszy tryb, drugi, trzeci. Czwarty. Tak, cztery tryby. Jest grzanie, zaraz będzie paruwa. Także na spokojnie, tu musimy skręcić. W zimę przy odśnieżaniu czy coś. Ta szóstka jest trochę w zimę używana. Tak bardzo rzadko tam na przykład przy podwórku czy coś podśnieżać, to tak. Skracamy klimatyzację. Grzanie. Włączamy klimatyzację, radyjko, zgaszamy światła, halogeny, lampy, światła. Tak, to zróbmy tak, to zróbmy tak. Nie będziemy ruszać, no bo JCB stoi, nie? Mamy zakres biegu. Jest bez sprzęgła, jest 10. Do tyłu czy do przodu? 11, 12, 13,
Znak jest taki, że po prostu mamy użyć stęgła. Aha. Damy przycisk. Możesz mieć kontrolę w każdym momencie. Nawet dzięki naszym poprawcom mówić. A kiedy będziesz gotowy, sprawdź prawdziwe konto i dołącz. Nie wiem, czemu jest. Którzy już wydali bezpieczeństwo. Przy użyciu stęgła dajemy do tyłu. To jest piąty zakres. Już teraz. I dajemy do przodu. Jest 9. I jedziemy tak, jakbyśmy chcieli, nie? O, jest. O Jezus. O, parking jest. Co jeszcze? Do przodu, bo się wyjadę da. Co? Do przodu? A to tam daj, weź sprawdź, nie? Zadusiliśmy ciągnik. O. Zakres biegów jest. Damy tak. O, światło są wyłączone. Tylko imprezy i kranie. Parking. To jest P. Pomału puścimy sprzęgło. O. Jest pięknie. Obniżamy. Idziemy zobaczyć do tyłu, jak pięknie znak ciągni. Jest na hamulce ręczne, spokojnie. Przestraszenie. Nigdzie nie walnęliśmy. Nie, jest jeszcze dobre 40 cm. Gra ładnie ciągnik. Jeden jest kogut. Nie wiem, czy był drugi zawieszony, nie wiem, nie powiem wam. Także jest pięknie. Czemu nie? Gasimy ciągnik. Zakres biegów jest 17 do przodu, 17 do tyłu. Możemy na każdym cofać, na każdym jechać do przodu. Także na spokojnie. I nic po prostu nam nie przeszkadza. Hamulec ręczny. I masz automatycznie, że one się zaciskają po prostu i w ogóle, nie? Także gasimy ciągnik. Włączamy muzykę. O, i właśnie trybi nam to, że po prostu jakby to wam powiedzieć, trybi to, że jest ciągnik jest wyłączony. Nie da się ani do przodu, ani do tyłu nie jechać. Wychodzimy. Leb 5LT Box. Położymy sobie tutaj na ławeczkę telefon. Tu jest to. Czekaj, bo to jest chyba tak. Nie. Nie wiem. Chyba jest klucz potrzebny zielony. No właśnie, to jest klucz, no. Ale jak masz łeb i pit, tu masz góra, dół, ustawienie, przy pługu, przy agregacie, wałek, bomb, włączenie. Z tamtej strony jest to samo, zakres wejść hydraulicznych jest 8, tak, jest 8, rozkładanie i w ogóle, hamulec, tutaj też są hamulce w tym, po prostu, tu jest chyba gdzieś koło 3 ton. Jeśli się nie mylę, wałek bomb, wchodzimy do góry, tak żeby się nie spierdolić, że to brzydko powiem, GPS, tak samo, tam jest GPS, GPS kosztował do Waltry 30 tysięcy, tu jest kuchnia, tutaj nie zamontowany, tu jest. Otwarcie zbiornika. O. Otwieramy i nalewamy po prostu opysk RSM, czy tam na kwas obójczy, na grzyby, czy tam jakieś inne
cimcirim, czy nie? Tak. No. Na przykład tu możemy na przykład, no, jedziemy po polu na przykład do nagrywki, na przykład możemy tutaj sobie po prostu stanąć, nie, i w ogóle, tak na chwilę. Także no, jest pięknie. Idziemy do teleskopówki na chwilę zobaczyć. Teraz jak tu zejść? Prawowicie są schodki, nie? Ale... Ale po prostu są, jakby to powiedzieć, po to są przepisy, żeby je łamać. Chcieliśmy cofnąć. No dobra, cofnęliśmy, zapomnieliśmy. Silnik, technika, dieslowski ładownik, 2,5 metra sześciennego, tak, 2,5 tony. Do środka wejdziemy, zobaczymy, jak to gra i huczy. Co jeszcze? Rewers, to jest hydrauliczny. Przy odpaleniu ładowarki trzeba wcisnąć hamulec. Tutaj nie wiem, gdzieś tam jest stacyjka, obrotomierz, zmiana biegów i w ogóle. To jest taki automat. Tam jest tam przycisk. To jest otwierane. O, jest otwarte nawet. Zardzewiałe, no nie wiem skąd to jest kupione. Podejrzewam, że znam tą osobę. Nie dbała. Po prostu. Ustawienie kierownicy. O, kurde. No dobra, nie. Nie wiem co tu jest. Chyba to jest góra dół. No. To jest bok, lewo, prawo. Góra dół, góra dół. Otwierane drzwi. Aha, sprawdzanie to w ogóle. Tam jest z przodu poziom wysokości. Tutaj jest ręczny. Także no to wszystko, nie, praktycznie. Jeszcze można robić. Co? Tak. Napędy. Gdzieś to jest powłączane. Nie wiem, to naprawdę to jest tak zaniedbawe, że to się nadaje do malowania i do remontu kapitalnego. Może do kapitalki nie, ale takich do lekkich poprawek remontowych. Wizualnych. Malowanie lakiernicze. Blacharka nie. Ale zmiana opon, no to już by pomału zaczęła się przydawać. Nie? Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Także polecamy tę szóstkę na takie do 60 hektarów. No to tu już jest, no bo tutaj jest na tym gospodarstwie ogólnie, bo jak ma 210 hektarów, jest troszkę jest dzierżawy i jest reszta swojego. Nie wiem, nie oszukujmy się, może tam ze 180 hektarów czy 170 jest wujka własności, reszta są dzierżawy. Trochę odeszło, ale nie wiem ile, bo wcześniej miał troszkę więcej, ale odeszło, chyba miał tam 215 czy 220. Mamy tu, nie wiem czy będzie widać, komputer, drugi komputer ciągnika, rewers przód, tył, hydro, co? Michelina, tak, Michelin. Siedzenie i w ogóle, tam takie GPS, no to tam jest pokazane, no nie oszukujmy się, cena Waltryk, no to jest równe pół miliona, nie? Także jest robota. Nie oszukujmy się. Także została serwisowana zmiana, była oleju, z oleju skrzyni, filtrów paliwowych, kabinowych, powietrza, co jeszcze? Skrzyni. Także no, też polecam ciągnik na 150, już pod 200 hektarów to by przyszło, nie? Tylko że już bym wybrał taki, no 234, no to 230 koni, nie? Coś takiego, czy 233. Także pół miliona. Także jest bardzo dobrze. Na razie 2 lata ma, drugi sezon pracuje, będzie pracować. Zobaczymy co będzie w przyszłości, nie? Także się okaże. Gospodarstwo zaczęło się od John Deere'a, tamtego case'a. Od czego jeszcze? Od kombajnu Deutsch Fahr. Co to był za model? To był taki sam jak w
Farmingu 22, to jest top liner. O, nie wiem co to był za dokładnie model. A, no i był jeszcze przedtem Bizon, nie? Przed Deutsche Farem. Wtedy był Deutsche Far, był teraz Nefoland. Nefolanda sprzedał wujek ze względu na większy tonaż, większą wydajność, 200, Model kombajnu był CX6.60.80. Pięciokawiszowy, teraz jest kupno kombajnu klas Trion 640-650, to jest model. Nie wiem, nie chcę was oszukać dokładnie. Ale jeszcze zaczniemy od tego, że jest sześciokrawiszowy, a Nefoland był pięciokrawiszowy. Nie wiem dlaczego, bo jak sprzedał, mógłby zostać po prostu ten Nefoland, albo jak nie, to po prostu propozycja była taka, żeby go zabrać, serwisować, bo kombajn był do tego czasu, zanim był sprzedany, był serwisowany co roku. Czy tam, czy po prostu pożliwa, zmiana oleju, filtrów, jeb. No i co jeszcze? Wtedy był jeszcze po prostu też kombajn był 10 lat, bo był razem kupywany z dwoma ciągnikami, czyli Nefolanda T7, T6 i no do tego kombajn. Była w planach kupna ładowarki Nefolanda, taką coś jak mój, coś LM5030, 5040, ale nie. Zdecydował się na Jake. Przykro mi. I kombajn Trion jest, z tego co wiadomo mi, jest w 90% do poprawki. Także no. To pierdali kupoty. Słuchajcie się go. No. Talerzówka też bardzo polecamy. Nie narzekamy. Pierwszy sezon. Na razie awarii nie ma, no to zobaczymy później, nie? No ale jak będzie się psuło, to po prostu no przykro mi, ale będziemy się musieli z nią pożegnać i po prostu w firmie dajemy na przykład cynk, że jest no awaryjna, na przykład siłowniki mogą być za słabe, niech zastosują co innego i w ogóle, nie? Także no zobaczymy. W tym roku po żniwach rzepaczanych prawdopodobnie pójdzie w ruch, no to albo Waltra, albo duży smerk będzie po prostu wyciągał, nie? Popylał tak zwanego. Także nie narzekamy. Gospodarstwo bardzo wiele lat istnieje. Na tych 210 hektarach jest bardzo dobrze. Wielki sprzęt, to chwilę się coś rozwija, coś bardziej. Kupno, sprzedaż była ostatnio. No tego kombajnu no, naprawdę jestem zawiedziony, bo w 90% klas Trion jest praktycznie więc cały, czy tam inne ciule mule, jest po prostu w technicznym stanie do poprawki. A reszta 10%, no to czyli to cała budowa i w ogóle no to tam w środku, no to jest dobrze, ale silnik technicznie mówiąc jest do poprawki, z tego co mi wiadomo. Także ja po prostu za klasą kombajnami, ciągnik i tymi sieczkarniami jestem za. Ale jak się siedzi w jednej marce, no to tak, no to tak średnio kupować gówno, takie przereklamowane coś. Ale dobra, to jest już tam wujka wybór, nie? A tak to praktycznie mówiąc, no co, no nie oszukujmy się. Wziąłeś najnowszy model 6680, nie, CX6080. No to to był właśnie CX6080, a to chyba CRK, nie wiem. Coś takiego podobnego jak GAGRTV bym wziął na 6 klawiszach z niewielką dopłatą i po prostu bym miał lepszy kombajn, no ale decyzja zapadła inna. A kombajn będzie po żniwach. A czas musi po prostu przyjąć inny po prostu ciągnik, raczej kombajn. A ciągniki to już w ogóle jest przereklamowane i nie widzą mi się te ciągniki klasa, bardziej smerfy. Pozdrawiamy serwis w Brzozie, Retina, Rage Tech, czy Retina, nie wiem jak to tam wymawia, kto, co jeszcze, tak, numer telefonu, wartość takiego ciągnika to jest tam w granicach 270 tysięcy, także no bardzo polecamy,
Nie psuje się, 10 lat, zero awarii, bez niczego. I co, praktycznie będzie można zakończyć tego vloga. Może zrobimy tak, że po prostu ugadamy się i może przyjedziemy na prezentację kombajnu. Chyba, że będzie pan Józef. Bardzo pozdrawiamy pana Józefa, kombajnistę naszego. Także zobaczymy, nie? Może po prostu będzie pokazywał, może da pojeździć po prostu po polu i czy tam kosić. No. Także nie tak źle. Po podwórku trochę pojeździliśmy. No, ruchome, no tak, no, amortyzacja musi być, nie? Ojej, ustaw to na prosto, jeśli się da, no chyba, że to jest lipa. Także nie narzekamy. Nie wiem, to jest wymagana moc chyba 210 lub 220 koni, nie jestem pewny tego, bo nie wiem, nie czytałem tego katalogowo. Ale jest pięknie, nie? Także nie narzekamy. Aha, jeszcze kluczyki trzeba zabrać, bo przyjedzie jakiś złodziej, wypnie sobie po prostu teleskopówkę, zobaczy, że teleskopówka mniej warta niż ciągnik z opryski wodzem i zabierze, nie? Na przykład. I będzie wtedy straszna lipa, nie? Także no. Aha, tu są kluczyki. Dobra. Zamykamy ciągnik. Jednym tym kluczykiem w stanie jestem z tych modeli. Każdy ciągnik Neofolanda uruchomi się. O, lekki trzask musi być. Zobaczmy teraz. Nie da się otworzyć. Jest wszystko pozamykane. 500 000. 270 tak na około tysięcy. Tam jest prawie 400 tysięcy. To tu leży praktycznie ten, tylko z tym i tamtym czynnikiem, no to już jest ponad 600 tysięcy. Plus kombajn jeszcze do tego, no to już jest gdzieś 1,5 miliona do 1,6-1,7 miliona tysięcy, nie? Także no, trzeba dbać o taki sprzęt, a nie być takim po prostu bambrem, a nie rolnikiem i zostawiać na przykład takie, o, bo jest smarowanie, bo widać. No dobra, okej, okay, ale no nie oszukujmy się, no takie coś trzeba dbać, umyć czy coś. No to się nadaje na moje lakierniczo i zmianę opon. Może silnik jest zdrowy, nie wiem, nie jeździłem tym, nie widziałem jak to jeździ. Także no lakiernia tylko by pomogła, nie? Także no co, no nic, trzeba się pożegnać, nie, z dogiem. Trzeba jechać dalej. Także wpadamy na Instagrama. Tutaj będzie. Tutaj tak będzie. Wiśniewski 849 będzie w opisie. Wbijemy do Agro Harnaśka. Jak będziecie chcieli jeszcze więcej vlogów, piszcie na Instagramie. Albo w komentarzach. Ten pan da mi znać. Do mnie ten vlog też wpadnie. Tylko na razie nie, bo trzeba go zmontować i w ogóle, nie? Także. Będzie czas, będzie rada. Wiem, że będzie vlog trwał ponad 40 lub 50 minut, coś takiego naokoło. No, ale praktycznie coś do godziny będzie, także polecam bardzo oglądać. Jeśli chcecie więcej vlogów, piszcie do mnie albo do niego. Mi to jest obojętnie, kto do kogo napisze, poinformuję na przykład jego albo on mnie, że chcecie po prostu więcej vlogów z tego gospodarstwa, pogadamy, zobaczymy, ustawimy się. Następny vlog to nie wiem, no teraz tak niezbytnio, bo nie ma czas. Są jedynie, no tutaj prac nie ma żadnych, jedynie byśmy mogli iść na po prostu na czyszczenie na przykład tam, czy tam żniwa czy coś, nie? Chcieliśmy wujkowi umyć ciągnik, ale pojeździliśmy sobie trochę po placu i ciągnik się sam umył, nie? Także darmowa myjnie, nie? Także no, jest godzina 24. Także po prostu spadamy, uciekamy, jedziemy zawieźć po prostu kluczek i jedziemy po prostu do domu. Także no. Serdecznie pozdrawiam, mówił Michałek, pozdrawiam moją ekipę Szypryta, pozdrawiam wujka Adasia, Filip Grodkowski też pozdrawiamy, Jakub Burczyk, Paweł Nozownik, bardzo pozdrawiamy szlachetnie. Co jeszcze? Nie wiem. A, i pozdrawiamy Niemen Team. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie Niemena. Niemen ma makronika.
zawsze jemu ładnie się po prostu sprawuje 7 lat. Bezawaryjny. Nie. Ale coś ostatnio poszło, ale dobra, nie narzekajmy, bo jest ładnie. Także co to sprawdzamy? Nie ma amortyzowanej osi, no przykro mi. Bieda edycji, no. Nie wiem, czy są serii nie kładli te po prostu, czy nie. No, zobaczymy, nie? Aha, jak będzie nowy vlog, wystawimy na relację na Instagramie. Będzie na YouTube, czy tam na przykład na TikToka. Oznaczajcie Niemena w komentarzach, opowiemy tam. Także Niemen może wpadnie, poogląda. O, kurwa, telefon, seks telefon. I po prostu weźmiemy i oznaczajcie Niemena w komentarzach na TikToku. Także będzie dobrze. I zobaczymy. No może się wypowie na ten temat coś u siebie. Bardzo po prostu pozdrawiamy Niemen Team. Pana Romano też pozdrawiamy. Fajny bardzo facet. Miło się bardzo gada. Z Niemenem też troszkę się znamy. Troszkę gadamy czasami, rzadko bardzo, teraz bardzo rzadko, ale pozdrawiamy, bardzo dobry człowiek. Także oznaczajcie Niemena w TikToku, bo ten vlog padnie na TikToka, żeby zobaczyć dalej, zasięgi stworzyć. Do mnie to też padnie na TikToka. Jak coś, to nazwa też będzie na dole, smerfik.t6.165. Także tam będzie u mnie też zapowiedź na kanał mój, czy tam Agro Harnaszka, głównego szefa tej gromady, i będzie po prostu vlog. Także no, trzeba wyjść z tej hali i... A Kajon poszedł. Patrz, ta dyta mamy na sprzedaż, to może nie. O, podwójne laczki. Karsher chcieliśmy umyć. I Bałtyk. Silosy. Nie wiem, jaki jest tam Tomasz. Ściepka do wapna. Raz, dwa. Trzy przyczepy. Nie, reszta przyczepy są bardzo na drugim gospodarstwie, 5 km stąd. Nawet nie, 3. No takie tam są podwójne koło, chyba do case'a, jeśli się nie mylę. Ogródek, Bałtyk. Kaczuszka nawet jest. Kurde, to jest wszystko tam wujka, nie? Tak praktycznie mówiąc. Kurwa, buty na jacze. 300 wypora, pójdzie się jebać. Data to najlepiej, nie wiem, no... O, zapasowe opony do... Szybko, do tych... Do... Puste oleje. Czy puste bańki po oleju. Opony do przyczep zapasowe w razie W. Tam są do Jindira podwójne. Tu jest Dead. Nie wiem, na Hugo on stoi, ja bym go zapakował po prostu ciągnikiem, czy tam, nie wiem, jakimś dźwigiem i go w pizdu sprzedał, albo go rozkręcił na części, to są potrzebne, czy coś, ten go po prostu sprzedał części, ale nie wiem, bo jak nie chce go sprzedawać, także jak będzie chciał go sprzedać, na złom, czy na coś, czy na części, ja do was nagramy chwilowego vloga, takiego 10-minutowego i damy wam znać, czy chce go sprzedać, czy nie? Albo możemy się teraz zapytać po prostu wujka, czy chce po prostu sprzedać tego deta, nie? Także no, det. A tam jest jakieś kurwa rozjebane gospodarstwo. No, Rudera, no to jest prawda. Sprawdzamy. A, Matula pisała. Jak wrócimy? Buty nas poniosą. Spokojnie, nie. Dobra, będzie oczywiście. A, no. Także my spadamy na chatę. Moglibyśmy na przykład tam sobie tamtędy pojechać, tam na przykład i tam są łąki do tyłu, nie? Ale po prostu nie chcieliśmy wyjeżdżać i wujkowi... Tak, może tam będziemy pokażemy. Jak to szybko. No tak, to szybko się zbiło, bo to zaczyna padać. O! Tu jest start. Tak, pociąg. Silnik. No. Jesteśmy z powrotem. Przepraszam, Matula dzwoniła. Marcin. To złom? Nie wiem, no po co tu jest? O, Marcin. Kabina od stara. Idź tam, fujnie, wracaj. Tam są przyczepy. Przyczepa jedna, ładnie odbudowana. Przyczepa Amazonę. Cześć, po prostu barałkę ciecha, bo 5,5, nie wiem. Cześć. To są już starcie, tu nie wiem, co to jest, chyba to jest
stary Stilos, jeśli się nie mylę. Muszę się wujka zapytać. Tam na jaki dźwig wygląda? Co? Na jaki dźwig wygląda trochę? No, mój dźwig, taki, nie wiem. Nie wiem jak to ma, żuraw czy coś, nie wiem. No, nie, zobacz, pokraty to chyba jest do Stilosa, wiesz? No dobra, chuj z tym. Ty myślę. Do cyklopa. Tam jest przyczepa. Także no. Aha, trzeba tam i zamknąć. Widać w wodzie i wagon 150 ton. To byśmy wyjechali sobie naprawdę do tyłu, ale no trochę przeszkadzało, bo byśmy nie mieli jak tam z tyłu wyjechać, bo tam chyba coś stało, nie? Brama. Do bramy się znamy, a poza bramę to się nie znamy, jak to mówią mechanicy. Ale to tylko debil ten. Śruber. Brony. Faster. Panele. Nie wiem. No i deski, nie. A tutaj jest zalewany po prostu woda z tych chyba deszczowych, co się chwilą po prostu pod pokryt, nie? Zjedziemy wody w światełka. Bierzemy. Po prostu bym się pierdolił, ale nie. Dobra, wchodzimy w to, że przygotowałem mnie. Zleżamy się w tym bloku. Piszcie na Instagramie, tak wam mówię. Tam gdzieś tam, o, tam będzie na tej szybie, nie? Jak chcesz. Na tym smerfie. I po prostu serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Subujcie, lajkujcie, nie? Komentujcie. Jak ktoś komentuje źle, dobra, rozumiem, każdy ma swoje zdanie. Ale no... Fanna, fananda czy coś, są fajni, będą, nie będziemy reklamować w dalszym mówię. Każdy ma swoje zdanie. Tak, każdy ma swoje zdanie, opinie. Jeśli ktoś komentuje bardzo dobrze, dobra, okej, okay, będziemy się cieszyć. Vlog będzie trwał około półtorej godziny, czy tam godziny. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, będę miał co oglądać, co wspominać. Do siebie na kanał też stawię, tylko otworzę. Także tam po prostu damy znać w komentarzach, które wpadajcie też do mnie, będzie więcej vlogów. Jeśli będziecie chcieli, piszcie na Instagramie, no fanpage to tam mamy, farnaszki i w ogóle. Co jeszcze? Piękna czerwona strzała. I na Facebooka to nie, no to kurde, nie wypada powiedzieć swoich po prostu imion. Danych osobowych. Tak, danych osobowych, tak zwane rody, nie? Ale nie, sorry. Ale jeśli chcecie mieć sami kontakt, to... Na Instagrama możecie wbić, tak powiedziałem, tam będzie u góry. Tak jak i tutaj farmaśka. Tam będzie pięknie, że no... No już wisi już, tam wisi. Tak, tam już wisi, no. Może zrobimy tak, że po prostu ugadamy się i może przejdziemy na prezentację kombajnu. Chyba, że będzie pan Józef. Bardzo pozdrawiam pana Józefa. Kombajnista naszego. Także zobaczymy, nie? Może po prostu będzie pokazywał, może da pojeździć po prostu po polu i czy tam kosić. No. Także nie tak źle. Po prostu trochę pojeździliśmy. No, ruchome, no tak, no. Amortyzacja musi być, nie? To nie jest bombę, ty? Ojej. Ustaw to na prosto. Jeśli się da. No chyba, że to jest lipa. Widzę, że jest ładnie smarowany. Ale taki bumper pojedzie. I potem. Nie, to jest wymagana moc chyba 200 albo 210 lub 220 koni. Nie jestem pewny tego, bo nie wiem, nie czytałem tego katalogowo. Ale jest pięknie, nie? Także nie narzekamy. Aha, ja się kusi picia, bo dobra, bo przyjedzie jakiś złodziej. Wypnie sobie po prostu teleskopówkę, zobaczy, że teleskopówka mniej warta niż ciągnie za teleskopówkę i zabierze, nie? I będzie wtedy straszna lipa, nie? Tak, no. Aha, tu są kluczyki. Dobra. Zamykamy ciągnik. Jednym tym kluczykiem w stanie jestem z tych modeli. Każdy ciągnik na Fernanda uruchomić, nie? O, lekki pas musi być. Zobaczymy teraz. Nie da się otworzyć. To jest wszystko pozamykane. Pół miliona 270
tak na około 1000, tam jest prawie 400 tysięcy. To tu leży praktycznie ten, tylko z tym samym czynnikiem, no to już jest ponad 600 tysięcy. Plus kombajn jeszcze do tego, no to już jest gdzieś 1,5 miliona do 1,6-1,7 tysięcy, nie? Także no, trzeba dbać o taki sprzęt, a nie być takim po prostu bambrem, a nie rolnikiem i zostawić na przykład takie, o, bo umie smarowanie, bo widać. No dobra, okej, okay, ale no nie oszukujmy się, no takie coś trzeba dbać, umyć czy coś. No to się nadaje na moje lakierniczo i zmiany opon. Może silnik jest zdrowy, nie wiem, nie jeździłem tym, nie widziałem jak to jeździ. Także no, lakiernie tylko by pomogło, nie? Także no co, no nic, trzeba się pożegnać, nie? Z vlogiem. No. Trzeba jechać dalej. Także wpadamy na Instagrama. Tutaj będzie zdjęcie tak będzie, i tu. Wiśniewski 849 będzie w opisie. Wbijemy do Agro Harnaśka. Jak będziecie chcieli jeszcze więcej vlogów, piszcie na Instagramie. W komentarzu. Albo w komentarzach. Ten Dzień. Pan da mnie znać. Do mnie ten vlog też wpadnie. Tylko na razie nie, bo trzeba go zmontować w ogóle, nie? Także... Będzie czas, będzie rada. Tak, będzie czas, będzie rada. Wiem, że będzie vlog trwał ponad 40 lub 50 minut, coś tak na około. Prawie do godziny. No, ale praktycznie coś do godziny będzie. Także polecam bardzo oglądać. Jeśli chcecie więcej vlogów, piszcie do mnie albo do niego. Mi to jest obojętny, kto do kogo napisze, poinformuję na przykład jego, albo nie, że chcecie po prostu więcej vlogów z tego gospodarstwa, pogadamy, zobaczymy, ustawimy się. Następny vlog to nie wiem, no teraz tak niezbytnie, bo nie ma czas. Są jedynie, no tutaj prac nie ma żadnych, jedynie byśmy mogli iść na, po prostu na czyszczenie, na przykład tam, czy tam żniwa, czy coś, nie. Chcieliśmy wujkowi umyć czynnik, ale pojedziemy sobie trochę po pracy. I to się samo, nie? Także darmo mamy i nie? Także no. Jest godzina 24. Także po prostu spadamy, uciekamy, jedziemy zabrać po prostu kurczak i jedziemy po prostu do domu. Także no. Serdecznie pozdrawiam. Mówił Michałek. Pozdrawiam moją ekipę Szypryta, pozdrawiam wujka Adasza, Filip Grzeszkowski też pozdrawiamy, Jakub Burczyk, Paweł Nozownik, bardzo pozdrawiamy szlachetnie. Co jeszcze? Nie wiem. Aha, i pozdrawiamy Niemen Team. Tak. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie Niemena. Niemen ma motornika. Też ja mu ładnie się po prostu sprawuje 7 lat. Bez awaryjny. Nie. Ale ostatnio się przyzrafiło. Ale coś ostatnio poszło, ale dobra, nie narzekaj, bo było, jest ładnie. Także, co to sprawdzamy? Nie, nie ma amortyzatora. Czemu to do niej chce iść? Nie wyjedziemy, kurwa. On po prostu nie chce, jakby to powiedzieć, no nie chce się ruszyć, nie wiem dlaczego. Nie chce z nami współpracować. No nie chce z nami współpracować, bo wiedział, że będzie nagrywany. No kurde, lipnie. O, mamy tutaj te dziewiątkę w Holanda, bryloczek. Światła krótkie, drugie, nie? Znaczy nie, to przepraszam, to są wycieraczki. O. I to dajemy tak. Z tyłu halogen, z przodu. Z przodu górny, najbardziej górniejszy. Z przodu długie. No i... O, i napiernicza po prostu światłowe, przeciwostrzegawcze, czyli kogut, nie? Zgaszamy, tak robimy, tak robimy, tak robimy. Co jeszcze? Robimy tak. Czy co jest? Spróbujemy jeszcze raz go odpalić przy wciskaniu stopu. I co jest? Parking. Neutral. Czy zakres mu wpijemy? Nie. Trzeba spuścić ręcznik, żeby zdziałał RR. Powiedz hamulec, jeśli się nie pojedzie. Dobra. Nie. Zobacz. Hmm.
No, na siłę nie możemy też, nie? Praktycznie moc. Co tu zrobić? To nie. No ale on powinien się przełączyć automatycznie i czemu on nie chce po prostu? Nie, że automatycznie, tylko jak po prostu bierzemy, no to on powinien, jakby to powiedzieć wam, przełączać się, nie? Teraz mu się czy nie? Czekaj. Teraz jest parking. Ale jak damy tak jest do przodu, no to on powinien automatycznie. No czemu on nie chce? No nie będziemy tego kurde na siłę, nie? Czekaj, tu jak pokazuje? To jest na dół. Ale co? Do siebie trzeba dać. Nie, też nic. Ale badziewiaństwo. Nagrywa się. Co, jesteśmy mokrzy. Słaba jest pogoda, widzowie. I czemu on nie chce? Rządzi tutaj na bogato. Jeśli coś się uszkodzi, sam nie polecam tego naprawiać samemu, bo po prostu chcieliśmy samemu to się mam też naprawić, ale po prostu... Dobra, to się jebamy. Jebamy się za mną.